Siemano ludzie, Sebek z tej strony, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z serii FIFA Mobile. Dawno tej serii nie było na moim kanale, wiecie dlaczego, byłem na wakacjach i ponad tydzień czasu nie grałem w tą gierkę, ale dobra, lecimy, ja się tutaj bawię w Retro Star, chcę zrobić tego Courtois 94 i chciałbym go mieć na bramce. Jak widzicie, niewiele mi brakuje, bo aż 6 znaczków, ten Ester, więc kupię sobie może paczuszkę za 150 tysięcy i zobaczymy, może coś fajnego wpadnie. Więc lecimy na początek, później pobawimy się w meczyki, więc zobaczymy, może coś ciekawego wpadnie, oby było coś. No i dobra, lecimy, paczka za 150 tysięcy i czy będę miał szczęście, dawno nie otwierałem, więc lecimy, pierwsza karta, trzecia, no tego nie chciałem, dobra, polecimy sobie co drugą, tutaj też nie ma nic ciekawego. No tego też nie potrzebuję, no, to co chcę to nie ma, no niestety. Tutaj to. No super, pięknie, może od końca, bum, bebe, no niestety. Dobra, super, pięknie, no to chyba nic, no i trudno, dobra. Teraz lecimy dalej, bo jeszcze nie wszystko jest tutaj otwarte, więc jedziemy na razie nic. Ej, 150 tysięcy poszło, no to też nie jest mi potrzebne. Chciałbym jakiegoś tutaj fajnego piłkarza, jakaś elitka może, nie? Nic chyba nie dostanę tutaj niestety. No nie, to może tu też nie, a tu też nie i może tu niestety też nie. Czy ja już wszystko otworzyłem? Czekajcie, zaraz sprawdzimy. No i została mi ostatnia karta. I uwaga, i patrzcie na to. BUM! No i nie ma niestety nic ciekawego. Czuję jakiś mały niedosyt, więc lecimy z jeszcze jedną paczką. A co mi tam? 300 tysięcy wydane. Niektórzy mówią, że paczki to zło. Ale dobra, lecimy. I co tu będziemy mieli? A może teraz tak? Nic. Ej, nawet mi nie wpadają te, które potrzebuję i tu jestem no troszeczkę niepocieszony, powiem wam szczerze. Dobra, no nie, tutaj mamy zawodnika, nawet twarzy nie widzę. Może go przekręcimy jeszcze raz? Nie da się. Oj, no i coś mi się zblokowało. O, jest, pokazał się, dobra. Znowu się obrócił, dobra, wystarczy, jedziemy dalej, nic. No coś mi tu blokuje się. Co się dzieje? Nie wiem dlaczego. Halo, co się dzieje? Nie mogę otworzyć paczek. Nie wiem, czy wy to słyszycie, ale za ścianą strasznie mi tam ktoś wierci. No i coś mi się zblokowało. Słuchajcie. Halo. O, dobra, udało się. Nie wiem, czemu tak długo to myślało. Może coś będzie. No bez jaj, no tak się nie będziemy bawić, no dajcie coś ciekawego. Grosicki, proszę bardzo, mamy tutaj Polaka, ale ja bym chciał coś lepszego i czy będę miał szczęście? No dawno nie otwierałem tych paczuszek, więc no fajnie by było, ale chyba jednak nie, ale jeszcze troszeczkę mamy tutaj. Otamendi, pięknie, elitka, ale to oczywiście za mało, chciałbym tu coś ciekawszego, no ale chyba niestety... To będzie moja porażka. No nie. I jeszcze raz nie. Ale jeszcze mam tutaj dwie. Trzymamy mocno kciuki i... Ach, no nie, po co mi to? No nie. No co za beznadziejne te paczuszki, no niestety. Straciłem 300 tysięcy i dostałem, za przeproszeniem, gówno. Sorry za wyrażenie, ale no niestety, widzicie, no jest lipa. No nawet nie dostałem nic, żeby zrobić tego Courtois. Wejdziemy sobie tutaj. No i czuję się no niepocieszony, nie dostałem nic, po prostu nic. Nie podoba mi się to. Dobra, lecimy versus atak, zaraz tutaj muszę tutaj na kimś wyżyć, zobaczymy kto będzie tutaj moją ofiarą. No chyba, że ten ktoś złoi mi dupsko, ale zaraz zobaczymy. Dobra, kto to będzie? Mamy tu Renato, jakiś Renato, ma tutaj więcej fanów, no ale dobra. Zobaczymy, ile będzie miał. O, Palmeiras. O, no to nieźle.
Dobra, no i zobaczymy. Może uda mi się wygrać, a może nie, na pocieszenie. No to poczekamy sobie chwilkę, zaraz zobaczymy, ile będzie miało. Ja na razie jeszcze tutaj nic nie zmieniałem. Dalej mam 93, ale trzeba będzie to zmienić. Oczywiście niedługo będzie live 12-godzinny, tam też będzie FIFA Mobile. No ale dobra, czekamy na tego tutaj mojego rywala. No i co się stało? No oczywiście zrobili mnie w ciula. Często to się zdarza, gościu zrezygnował. No ale dobra, spróbujemy z następnym. Może tutaj się tu ktoś będzie chciał ze mną zmierzyć. Wkurza mnie to, bo to jest najgorsze, że właśnie zabierają nam tutaj te... Dobra, kto to jest? Tyrone jakiś. No ma mniej fanów, 566 900. Znaczek tutaj Manchesteru United. No może ten gościek będzie ze mną grał, zaraz zobaczymy. Czekamy, czekamy. Fajną tutaj ligę ma. Coś tam, a nawet nie zdążyłem tego przeczytać. Dobra, oczywiście jeżeli odcinek wam się podoba, zostawcie łapeczkę w górę. Będę wam bardzo wdzięczny, bo czuję się troszeczkę niepocieszony. Wydałem 300 tysięcy i nie dostałem nic. Dobra, ile ten gościu będzie miał? Zobaczymy, czy złoimy mu... O, 93 i tu jeszcze Lukaku i Hazard. Będzie ciężko, ale dobra, postaramy się. Powiem wam szczerze, że raz mi się udało strzelić z połowy boiska. Zrobiłem to w ten oto sposób. Pewnie mi teraz nie wyjdzie oczywiście, ale raz mi się udało. Strzelam na bramkę, bo nie chce mi się biegać. O, a już myślałem, że może to wpadnie, ale niestety, no gdzie ten gostek tam biegnie? Robben strzela, no gdzie mu tam między nogami? Niestety. Dobra, jedziemy dalej. Podanie do Lukaku. Gdzie jest ten Lukaku? No nie ma go, gdzieś się schował. Niestety. Dobra, jest tutaj mega szansa. Lecimy. Wyjdzie z tej bramki czy nie? Wychodzi, dobra, podanie. Oj, coś, ten Lukaku! Gol! A już myślałem, że nie dobiegnie do tego. Dobra, mamy jeden. Oj, już jeden. Dobra, jedziemy dalej. Dobiegnie, dobra. I strzał! I 2-1. Dobra, jest okej. Jedziemy dalej. Dobra, mijamy tutaj go, strzelamy z daleka, w sumie nie z daleka, ale co to był za strzał? Takie strzały to dzieci na podwórku bronią. Lukaku musi być gol, oczywiście 3-1. Zobaczymy, może uda się wygrać. I walimy tam do przodu, Pedro. I... A, karny, będzie karny oczywiście, strzelamy w tą stronę, zobaczymy czy strzeli, jest! Do 3 już, a nawet nie zauważyłem, że oni mi też tam strzelają bramki, 20 sekund zostało. Robben z pierwszej, ależ bramkarz broni, ale mamy 4-4, no niedobrze, trzeba strzelać brameczki. Lukaku, główka, oj, przeleciało obok bramki niestety, oj, troszeczkę za daleko bramki jestem, ale może zdążę, oj, już przegrywam 5-4, ale Lukaku tam strzela, no i niestety, jakbym dopadł tą piłkę, to pewnie bym strzelił, ale niestety mi się nie udało i przegrywam tym oto właśnie sposobem. 5-4, ale chyba, że tutaj zrobią mi tutaj psikusa i zaraz będę przegrywał. Psikusa i zaraz będę przegrywał z 6-4, bo nieraz tak robią i to jest najbardziej wkurzające. A nie, jednak 5-4. Dobra mordeczki, to by było na tyle w tym odcinku. No niestety nie udało mi się, przegrałem mecz. I nie dostałem nic w paczkach, więc uważam, no tu jeszcze 0-0, w ogóle to jest masakra jakaś, no. Także uważam, że no niestety, ale... No... Do dupy, bo co? No w sumie nic tutaj, no co, po co to robić, no dobra, a czekajcie, może zrobimy inaczej, no, może wejdę sobie tutaj, ho, czy ja tu coś mogę zrobić, o, czekajcie, wymienimy sobie i zrobimy takiego psikusa, może tutaj coś, tu będą te, ja wiem co tu będzie, tu będą te takie śmieszne ludziki. O, może da się, czekajcie, może na koniec mi się uda. Oj, co ja zrobiłem? Nie tak, dobra, ale jedziemy. Courtois! Nie Pedro, ja chcę Courtois. Czy mi starczy? Jest! Pięknie! I mamy Courtois 94 i tego właśnie chciałem dokonać w tym odcinku. I Courtois! Witam Cię w mojej drużynie oczywiście, otwieramy. No jednak się przydało. Mógłbym go sprzedać, ale nie chcę go sprzedawać. Wrzucam go oczywiście do składu. Courtois jest. Chciałem go mieć, no i go mam. Wrzucamy go do składu. Wymieniamy go za Burkiego. Cyk. Courtois 94. No i co? I już jest lepiej. No. Tamten miał 92, tak? Ile on miał w sumie? 92. Jak go zmieniam? Nie, no nic się nie dzieje. Dobra.
94, Courtois, witam Cię w mojej drużynie. Mam nadzieję, że będziesz o wiele, wiele lepiej bronił niż Burki. Burkiego sprzedaję, bo już mi jest niepotrzebny. Także jednak, no w sumie nie było tak do końca do dupy, bo jednak zrobiłem tego Courtois. Dobra mordeczki, to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało i oczywiście czekajcie na FIFA 365 2018 online. Będzie niedługo. Trzymajcie się, pa pa!